Życie pełne ciepła. Dzień dobry Państwu, Wojciech Kurzyk. Przed nami kolejny odcinek podcastu Życie pełne ciepła. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Marcin Starzec, doktor inżynier, właściciel filmy KNR, kosztorysy, nadzór, realizacja. Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry Panie Wojciechu. Panie Marcinie, zawsze zaczynamy takim sakramentalnym pytaniem, czym jest dla Pana ciepło? Jak Pan to rozumie? Ciepło. Może powiem od strony zawodowej, bo tym, to, to będzie głównym elementem naszej rozmowy. Ciepło to przede wszystkim bezpieczeństwo. Kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy czujemy się komfortowo. Ciepło to bezpieczna przestrzeń. Ciepło to coś, coś dobrego, coś przyjemnego, coś przewidywalnego. Takie, takie mam pozytywne uczucia. Tak? Czyli jeżeli mów, myślę o, o tym, czym jest ciepło, to mam na myśli pozytywne uczucia, na przykład budowa. Budowa z pozytywnym uczuciem, budowa bez stresu. Ciepło to y, dla mnie również relacje międzyludzkie, relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Często y, na, w tych relacjach są nieporozumienia, a ciepło to y, bez nieporozumień, bez stresu. Tak myślę pokrótce można powiedzieć, co rozumiem pod, pod tytułem ciepło. Panie Marcinie, czym dokładnie pan się zajmuje? Jestem przede wszystkim inżynierem budownictwa. Inżynierem budownictwa, czyli inspektorem nadzoru inwestorskiego, jestem także kosztorysantem. Jako inspektor nadzoru budowlanego dbam o prawidłowe prowadzenie budowy. Co to znaczy? To znaczy, że sprawuję kontrolę sprawdzam zgodność wykonanych prac z projektem. Sprawdzam zgodność realizacji z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową. Sprawdzam również jakość wykonanych robót, tak? czyli pilnuję, pilnuję tego całego procesu budowlanego. Również zajmuję się jako inspektor nadzoru ułatwianiem kontaktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Co to znaczy? Na przykład tłumaczę skomplikowane techniczne szczegóły, zarówno wykonawcy, jak i, jak i inwestorowi. Wyjaśniam, czy rozwiązanie Problemy związane właśnie z realizacją. Często się takie problemy pojawiają pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Pomagam również inwestorom w prowadzeniu planowania budowy, w oszacowaniu kosztów. Te koszty, o których, o których wspomniałem, są dosyć trudnym elementem budowy dla inwestora. Wyjaśniam, jakie koszty powinien dodatkowo, poza tym, co, co o czym słyszał, o, co, co wziął pod uwagę, na jakie koszty należy zwrócić uwagę, bo. Budowa nie kończy się tylko na zakupie materiałów, tak jak wie, wielu inwestorów myśli, że kupi materiały i, i, i to jest cała budowa. Ktoś te materiały musi dostarczyć, ktoś musi je wyładować, ktoś musi zmagazynować i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo takich kosztów, które inwestor musi wziąć pod uwagę, o których bardzo często zapomina. I od tego jesteśmy my, inspektorzy. To po co inwestorowi kosztorys na budowie? Kosztorys, czyli zestawienie planowanych do wykonania prac i przewidywanych przy tych pracach kosztach. Taki kosztorys pomaga utrzymać budżet inwestycji, pomaga utrzymać w ryzach ten budżet, czyli inwestor jest w stanie określić, w jakim czasie powinien zgromadzić odpowiednie środki. Taki kosztorys pokazuje, na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę podczas realizacji czyli czy roboty dodatkowe, które się pojawiają są zasadne czy niezasadne. Taki kosztorys pomaga po prostu zaplanować, przewidzieć proces, proces robót budowlanych. Zdarzają się czasami nierzetelni wykonawcy, którzy wykorzystując niewiedzę lub naiwność inwestora próbują zawyżyć swoje, swoje usługi, zawyżyć swoje, swoje prace. Bez takiego kosztorysu, bez zestawienia przewidywanych prac trudno takiemu inwestorowi zrozumieć, skąd się, biorą, skąd się biorą koszty, dlaczego ten wykonawca życzy sobie dodatkowych, dodatkowego wynagrodzenia. Dzięki takiemu kosztorysu potrafię wytłumaczyć, czy inspektor nadzoru potrafi wytłumaczyć zarówno inwestorowi, jak i wykonawco, wykonawcy, że Jakie koszty Jakie koszty są przewidywalne, jakie koszty powinny zostać uwzględnione w realizacji? Kosztorys z zestawieniem czynności pozwala również inwestorowi nie przepłacić za, za pewne prace, bo <laughs> często jest tak, że te prace przewidywane w kosztorysie mogą zostać zrealizowane potem przez, przez wykonawcę. I ten kosztorys po prostu ułatwia, ułatwia, ułatwia pracę. Mówimy o kosztach, a jak inwestor może zabezpieczyć się przed wzrostem cen? Bardzo aktualne pytanie. Tak, to jest bardzo aktualne pytanie. Wielu inwestorów zapomina o podstawowej rzeczy, o tym, że podpisując umowę, do tej umowy powinien zażądać, zażyczyć sobie zażądać kosztorysu kosztorysu na wykonanie robót, czyli ofertę, którą składa wykonawca, żeby uzasadnił, skąd się wzięły ceny, skąd się wzięły jego prace, które przewiduje. W ten sposób mamy, mamy pewność, że te prace są w odpowiedni sposób zaplanowane. Wcześniej inwestor może przy takim, przy takim podejściu, mając kilku wykonawców, kilku potencjalnych wykonawców, może poprowadzić negocjacje. W tych negocjacjach wyjaśni pewne elementy pomiędzy, rozbieżności pomiędzy jednym i drugim, czy trzecim wykonawcą. Ten wzrost cen również. Można, można ograniczyć, powiedzmy, przeglądając rynek, tak? czyli czy stosując te nowe rozwiązania materiałowe, dostępne technologie. Tak? Inwestor może się otaczać specjalistami z różnych zakresów, z różnych branż, czyli, czyli zasięgać języka, jak to, jak to się mówi, z różnych, z różnych, od różnych specjalistów. Przede wszystkim jednak sprawdzać, sprawdzać oferty wykonawców, sprawdzać propozycje wykonawców. Często jest tak, że umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą są podpisane jako umowy ryczałtowe, czyli za określony zakres prac wykonawca deklaruje konkretną sumę pieniędzy. W takich, w takich relacjach bardzo często jest tak, że są pewne niedomówienia. Jeżeli są te niedomówienia, to się pojawiają później takie sytuacje jak roboty dodatkowe, jeżeli mamy wyszczególniony zakres prac, który jest przewidziany w projekcie czy przewidziany w kosztorysie, bardzo trudno jest potem naciągnąć, brzydko mówiąc, wykonawcy, inwestora, bo, bo zakres prac jest, jest z góry określony. Inspektor nadzoru bardzo często pomaga wtedy w takich negocjacjach pomiędzy wykonawcą, pomiędzy inwestorem. Jeżeli są jakiekolwiek niejasności, jakiekolwiek roszczenia, to, to in, inspektor pomaga sprawdzić zasadność takich roszczeń. Tak? Pomaga wyjaśnić inwestorowi, czy, czy te koszty są potrzebne, czy niepotrzebne, tak? czy wykonawca go po prostu brzydko mówiąc nie naciąga. Mówimy tutaj o dużych inwestycjach, a jaka jest sytuacja małego prywatnego inwestora? Z prywatnym inwestorem jest bardzo podobnie. Tak jak przy dużych inwestycjach, inwestor prywatny powinien przede wszystkim podpisać umowę, do której załącznikiem będzie kosztorys, tak? kosztorys na wykonanie robót. Ten kosztorys na wykonanie robót pozwoli właśnie uniknąć niejasności co do zakresu prac, które, które są do wykonania. Bardzo często jest tak, że wykonawcy w różny sposób interpretują pewne zapisy w projekcie. Jeżeli przekażemy kilku wykonawcom projekt, damy wytyczne, w jaki sposób chcemy, żeby ten projekt został zrealizowany, zdarza się, że każdy z wykonawców ma swoje podejście, swój, swój pomysł na, na to, jak zrealizować te roboty. Natomiast w przypadku sytuacji, kiedy mamy te roboty ściśle określone, mamy określone ceny za, każde, za każdego rodzaju roboty, jesteśmy w stanie dużo łatwiej, dużo prościej te potem roboty wyegzekwować. Nie tylko pod względem ilości, ale również jakości. Czyli możemy sprawdzić, jeżeli ktoś yy, zażyczył sobie wykonanie tynku, wykonanie gładzi gipsowych czy malowanie, no to jest szczegółowo określone, ile kosztuje wykonanie takiego rodzaju roboty i w jaki sposób te roboty powinny zostać wykonane. Bo mamy, mamy to określone zarówno w projekcie, jak i potem w kosztorysie ofertowym danego wykonawcy. Inwestor może również negocjować, tak jak już wspominałem, z kilkoma wykonawcami, z kilkoma sprawdzonymi wykonawcami. Tak? Może wcześniej kontraktować roboty, może zakupić materiały wcześniej. Oczywiście nie wszystkie, tylko, tylko te, które, które może przechować na placu budowy. Przede wszystkim jednak inwestor powinien, prywatny, powinien przede wszystkim unikać tak zwanych okazji. Okazje często prowadzą do tego, że są tylko z pozoru okazjami. Bardzo często zdarza się, że te okazje powodują to, że inwestor zaopatrzy się w później się okazuje niepotrzebne materiały lub zaopatrzy się w zupełnie sprzęt, który jest mu do niczego niepotrzebny. Takie oszczędności, które. które Poszukują, których poszukują inwestorzy prywatni, yy, kończą się czasami dosyć yy, tragicznie. Inwestorzy, szukający za wszelką cenę takich yy, oszczędności, yy, popełniają bardzo często błędy. Yy, skupiają się nie na tym, co potrzeba, skupiają się na yy, części estetycznej, zajmują się tylko i wyłącznie yy, nie wiem, mnóstwo czasu po, poświęcają na yy, wybór płytek, mnóstwo energii, pieniędzy na wybór koloru ścian, a przez to oszczędzają na yy, dobrych materiałach, konstrukcyjnych na dobrych materiałach izolacyjnych, czyli rzeczach, które bardzo trudno naprawić w przypadku błędów. Inwestorzy bardzo często potrzebują również informacji właśnie na tym etapie. Informacji, edukacji. Nie zawsze te informacje znajdują w ulotkach reklamowych, bo tam są najczęściej same plusy danego, danego rozwiązania. Inwestor potrzebuje wyjaśnienia, zrozumienia całego procesu budowlanego. Czasami trzeba wytłumaczyć inwestorowi skąd się bierze opóźnienie na, na budowie. Czasami proces technologiczny wymaga tego, aby na chwilkę się zatrzymać, aby, aby wstrzymać pewne roboty, żeby nie trzeba było później poprawiać. To pozwala takie, takie wyjaśnienie, takie zrozumienie tego procesu inwestorowi, pozwala uniknąć podstawowych błędów. To na co inwestorzy zwracają teraz uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycji? Czy można mówić o większej świadomości wartości w tym procesie? Tak, coraz więcej inwestorów przekłada wartości ekologiczne ponad, ponad inne. Inspektor nadzoru, który dba o interesy inwestora, często uświadamia takiego klienta, że dobre, stabilne rozwiązania, dobra jakość materiałów, trwałość tych materiałów, są podstawą do tego, aby być zadowolonym po zakończeniu budowy. Świadome wybieranie dobrych jakościowo rozwiązań gwarantuje to, że będziemy mieli poprawną pracę budynku. Przez Długie lata. Y, powoduje to, że później przyjemnie będziemy użytkować ten budynek. Tak? Bez konieczności ciągłych modernizacji czy poprawek, jak w przypadku materiałów wątpliwej jakości. Panie Marcinie, jest takie powiedzenie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. Proszę rozwinąć. Tak. Y, jest to dosyć popularne w naszej branży budowlanej. Y, Często takie, takie powiedzenie słyszy się od inwestorów, którzy zaniedbali pewnych, pewnych czynności na etapie, na etapie re realizacji. Pierwszy dom buduje się sercem, buduje się uczuciem tak bardzo, dużo, bardzo dużo wkłada się zapału w ten dom. Często jest tak, że ten zapał wystarcza nam na dosyć krótko. Okazuje się, że, że w momencie, kiedy pojawiają się pewne, pewne problemy, pewne komplikacje, kiedy mamy kłopoty z podjęciem decyzji, kiedy wykonawca nie spełnia naszych oczekiwań, kiedy budowa trwa dłużej niż zakładaliśmy, w związku z tym zaczynają się nerwowe działania, zaczynają się. Zaczynają się pewne, pewne błędy, pewne braki, pewne konflikty na etapie, na etapie realizacji, czy to będzie inwestor, czy to będzie wykonawca, czy to będzie inwestorzy między sobą, jeżeli mamy kilku inwestorów. I stąd, jakby ten pierwszy dom jest takim miejscem, w którym popełniamy bardzo dużo błędów. Zwłaszcza jeżeli nie posiłkujemy się ludźmi już z pewnym doświadczeniem, jeżeli samemu chcemy wybudować ten dom, wymarzony nasz dom, w którym będziemy mieszkać przez całe życie. Bo to o, o tym trzeba pamiętać, że inwestor prywatny, inwestor, który bierze się za budowę domu, myśli o tym właśnie, żeby, żeby w tym domu zamieszkać przez, przez długie lata. Nie mówimy o domach tak. Takich, które są budowane na sprzedaż. Mówimy o tym, że inwestor buduje dla siebie, dlatego chce mieć jak najlepsze rozwiązania. Już wspomniałem o tej jakości materiałów. Bardzo często, w takich pierwszych budowach, w pierwszych doświadczeniach związanych z domem, inwestor przede wszystkim przykłada największą wagę do wykończenia. Tak, czyli mniej uwagi poświęca na elementy konstrukcyjne, na elementy izolacyjne, na to, żeby mieć dobrą akustykę, żeby mieć dobre, dobre wyciszenie, wykończenie i ocieplenie budynku, natomiast skupa się przede wszystkim na wizualnych elementach, tak? czyli kolor, far, kolor ścian, kolor drzwi, w jaki sposób ustawić meble, itd, i tak dalej. Natomiast ta energia, która jest potrzebna na początku realizacji, kiedy budujemy fundamenty, kiedy budujemy Mury, kiedy budujemy strop. To są, to są elementy budynku, które przede wszystkim mają być trwałe. To samo, dotyczy, to, to samo dotyczy wszelkiego rodzaju izolacji. Jeżeli ocieplamy budynek, ten budynek powinien być ocieplony. Dobrymi jakościowo materiałami, sprawdzonymi technologiami. To powinny być producenci, którzy nie pojawili się na rynku wczoraj. To, są, to powinni być producenci, którzy dbają o jakość swoich materiałów, którzy rozwijają te, te materiały. W związku z tym, przy prawidłowym dbaniu o, o ma, jakość materiałów, o zastosowanie prawidłowych rozwiązań, czy to technologicznych, czy to materiałowych, przede wszystkim postawić na sprawdzonych producentów, na sprawdzonych dostawców. Przede wszystkim pilnować kosztów. Tak? To, jest, to są podstawy do tego, aby pierwszy dom nie był budowany dla wroga. Także pierwszy dom, który, który budujemy, może być również przyjemnością, może być czymś ciekawym, pod warunkiem, że będziemy przestrzegać pewnych, tak jak już mówiłem, standardów. Te standardy to są przede wszystkim zwrócenie uwagi na jakość materiałów, na jakość, na jakość ekip, które, które nam budują. To jest również otaczanie się ludźmi, którzy znają się na nam pracy. To są, to jest często godziny nawet rozmów z takimi fachowcami. To jest również sytuacja, kiedy weryfikujemy te informacje, które znaleźliśmy, czy to w internecie, czy to usłyszeliśmy od znajomych, czy to mamy kogoś, kto, kto poleca nam dane rozwiązanie. Trzeba zapytać. Zawsze, zawsze to zweryfikować. Trzeba po, po, posłuchać kogoś, kto, kto ma więcej doświadczenia, kto w tej branży już spędził trochę czasu. Inspektor Nadzorus jest, takim właśnie, jest takim właśnie, taką właśnie osobą, jest takim, taką instytucją, która dba o to, aby inwestor był zadowolony ze swojej, ze swojej realizacji to inwestor, inspektor, jak sama nazwa wskazuje, inspektor nadzoru inwestorskiego dba o to, aby inwestor był zadowolony, aby, aby to, co zostaje wykonane, służyło mu przez lata. Nie wiem, niewiele, niewiele osób w Polsce wie, że inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego. Gdzieś czytałem niedawno ankietę, została zrobiona i okazuje się, że tylko 3% społeczeństwa wie o tym, że zawód zaufania publicznego to również inżynier. Oprócz oczywiście adwokatów, lekarzy, którzy są na, na pierwszych stronach, inżynier budownictwa, czyli inspektor również nadzoru budowlanego, kierownik budowy, to są osoby, które swoją wiedzą, swoim doświadczeniem również pomagają w tym, aby ten pierwszy dom nie był koszmarem, żeby ta, ta pierwsza inwestycja, którą y, mały drobny inwestor prowadzi, żeby to nie była sytuacja taka, która będzie spędzała po, sens powiek, że to nie będzie y, taka. Y, Inwestycja, która zakończy się tylko na, na surowych ścianach, bo potem się okaże, że, że nie mamy funduszy, że to nie będzie taka inwestycja, która doprowadzi nas do, do, do ruiny nie tylko finansowej, ale również zdrowotnej. Od tego są właśnie ludzie, którzy znają się na, na, na pracy, od tego są ludzie, którzy zdają odpowiednie egzaminy, zbierają doświadczenie przez lata, właśnie po to, aby prowadzić, prowadzić inwestycje które zakończą się sukcesem dla danego inwestora. Panie Marcini, mam wrażenie, że bardzo mocno rozgrzaliśmy temat, bo znowu jest to temat bardzo wielowątkowy i, i bardzo skomplikowany, ale nie mniej jednak mam wrażenie, że po naszej rozmowie dużo bardziej zrozumiały. Bardzo Panu dziękuję za wizytę. Drodzy Państwo, wkrótce kolejny odcinek podcastu Życie Pełne Ciepła. Dziękuję bardzo Panie Marcinie. Dziękuję Do również. Do widzenia. Do widzenia. Życie pełne ciepła.